15 kwietnia 2016 roku mój wniosek, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wniosek o sporządzenie dobrzeniem informacji publicznej w postaci podania, ilu obywatelom innych państw prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał obywatelstwo polskie w latach, podałem lata, ilu spośród tych obywateli innych państw, którym prezydent nadał obywatelstwo, było obywatelem Izraela, ilu obywatelom innych państw nadał obywatelstwo polskie adresat niniejszego pisma oraz ilu wśród nich było obywateli Izraela. I podałem przepisy prawa, powołałem się na stanowisko, które prezentował przewodniczący Stowarzyszenia Diaspory Syryjskiej w Polsce, klub syryjski dr Nabil Al-Malazi, który powiedział: trzeba pamiętać, że Polska od kilkunastu lat wydaje 2,5 tysiąca paszportów dla Żydów mieszkających w Izraelu, dla tych rocznie, dla tych, którzy nigdy nie byli w Polsce, nie wiadomo na jakiej zasadzie. I odpowiedź z 4 maja. Mam podane ilu osobom, to znaczy w 2010-2030, później w 2011-2330, w 2012-2450, w 2013-2000 i tak dalej, natomiast nie wie prezydent obywatelom jakich państw. W zakresie informacji dotyczącej obywatelstw cudzoziemców ubiegających się o nadanie obywatelstwa polskiego wskazać należy, że organem uprawnionym do prowadzenia rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa jest minister spraw wewnętrznych. No to powinien był skierować zapytanie, żebym ja dostał prawidłową odpowiedź. Jeśli ja zostanę prezydentem, to z całą pewnością podam do publicznej wiadomości tą informację, te liczby, o które prosiłem.